Budżet miasta jest planem finansowo-rzeczowym. W tym planie finansowym są wykazane, planowane dochody na dany rok i wydatki. Oczywiście również przychody i rozchody. Budżet jest uchwalany przez Radę Miasta na jeden rok, czyli na rok budżetowy, który jest równy kalendarzowemu. Nie jest to rok kalendarzowy, czyli na jeden rok jest zawsze podejmowana uchwała przez Radę Miasta uchwalająca dochody, wydatki, przychody, rozchody i deficyt. Oczywiście rezerwę ogólną, celową, limit, te wszystkie takie wymagane ustalenia ustawą o finansach publicznych zawarte są w samej uchwale. Do uchwały dołączone są załączniki, które szczegółowo określają źródła dochodów, czyli planuje się w uchwale budżetowej konkretną kwotę dochodu, na przykład z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, czy też udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od osób prawnych, różnego rodzaju opłaty, opłata skarbowa, opłata za odbiór śmieci, opłata za zajęcie pasa drogowego. Różnego rodzaju opłaty, które wynikają z poszczególnych ustaw, są również ujęte w tym załączniku dotyczącym planowanych dochodów. Dość szczegółowo, czyli każde źródło dochodów jest wykazane w uchwale budżetowej, jaka to jest wielkość dochodów. Natomiast w załączniku dotyczącym wydatków są wszystkie zadania, które są finansowane na podstawie ustaw ustrojowych, czyli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, a więc te zadania, które jako zadania własne przypisane są do realizacji przez samorząd. Oprócz zadań własnych gminy i powiaty, a miasto Lublin jest i gminą, i powiatem, mają również zadania ustawowo zlecone. I takie zadanie to na przykład obsługa w Wydziale Komunikacji, rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, czy też Wydział Spraw Administracyjnych, gdzie są wydawane dowody, jest to zadanie zlecone, czyli zadanie z geodezji również zleconych. I te zadania są finansowane ze środków pochodzących z dotacji, z budżetu państwa, czyli jako zadanie zlecone, to oczywiście samorządy otrzymują na to zadanie dotację.